Notre Dame. Żywa katedra. Stoimy na placu przed Notre Dame. Widać ludzi z całego świata w różnym wieku, mówiących w każdym języku. Co roku przychodzą tu miliony turystów i pielgrzymów. To serce Île de la Cité, dzisiejszego Paryża, od zawsze na skrzyżowaniu szlaków francuskich. Z północy na północ idzie szlak łączący Flandrię z Akwitanią. Ze wschodu na zachód spotykają się drogi z Szampanii i Burgundii, z siecią nadmorską z Normandii. Przed nami znak wiary, Notre Dame. Od zawsze była punktem odniesienia w sercu miasta. Sława katedry jest zasłużona, jest arcydziełem architektury gotyckiej. Ale bardziej niż zabytkiem, katedra jest domem Bożym i schronieniem dla ludzi. Razem z milionami pielgrzymów i wiernych przejdźmy przez jej drzwi. Katedra jest pierwszą świątynią diecezji, tronem biskupa, następcy apostołów Chrystusa. To wielki kościół, w którym księża i wspólnota zbierają się wokół swojego pasterza. Pierwszym biskupem był święty Denis. Obecnym, czyli 140, jest kardynał André Ventrua. To główny ołtarz, na którym biskup celebruje Eucharystię, najważniejsze misterium życia chrześcijan, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To miejsce pojednania dla licznych wiernych, miejsce przekazywania Słowa Bożego. Od zawsze katedra jest miejscem nauki wiary dla chrześcijan. Lieu de la transmission de la parole de Dieu, toute cathédrale, hier et aujourd'hui, est un espace d'enseignement et de catéchèse pour nourrir la foi des baptisés. Aujourd'hui comme hier, la façade, dziś, tak jak kiedyś, fasada z postacią Maryi ofiarującej swojego syna miastu w centrum jest symbolem tajemnicy wcielenia Boga, który stał się człowiekiem, by uratować ludzkość.
W ciągu ponad 2000 lat w tym miejscu stały świątynia gallo-romańska, kościół i katedra chrześcijańska, a następnie obecna katedra Notre-Dame. Ewangelizacja regionu paryskiego zaczęła się w III wieku za sprawą świętego Denisa i jego towarzyszy. Po nawróceniu cesarza rzymskiego Konstantyna, chrześcijaństwo stało się religią urzędową cesarstwa. Od tego czasu wspólnota chrześcijańska zbiera się wokół biskupa, a katedra staje się symbolem miasta. I tak Île de la Cité staje się centrum religijnym Paryża i zostaje nim do dziś. Kostka brukowa na placu wskazuje miejsce, gdzie od IV wieku stała pierwsza katedra, Bazylika Świętego Stefana, jedna z największych świątyń ówczesnego świata chrześcijańskiego. Szpital Hôtel Dieu jest świadectwem budowli, które powstały wokół katedry poprzedzającej Notre-Dame. Było to miejsce pomocy chorym, odrzuconym i biednym, w którym królowało miłosierdzie. W kamieniu Notre-Dame wyryte są sceny z życia studentów z pierwszych wieków, kiedy wokół Bazyliki Świętego Stefana powstawały szkoły, które stały się później ośrodkami zachodniej nauki. Z takiej szkoły pochodził wybrany w 1160 roku biskup Maurice de Sully, uważany przez króla za najbardziej odpowiedniego do rządzenia duszami. Zaraz po wyborze zleca on budowę nowej katedry zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze, stosowanymi w innych kościołach, takich jak opactwo Saint-Denis czy katedry w Noyon, Senlis, Laon i Sens. Trendy te umożliwiają większy dostęp światła do wnętrza świątyni. Ta wewnętrzna jasność jest odzwierciedleniem światłości wiekuistej, której źródłem jest Bóg. Od XI do XIII wieku z regionu paryskiego przetacza się przez Francję fala budowania katedr według najnowszych trendów gotyckich. Obejmie ona całą Europę, Anglię, Niemcy, Czechy, Hiszpanię, Polskę, Szwecję. Architektura ta jest rozwiązaniem problemu sił oddziałujących na sklepienie dzięki skrzyżowaniu żeber i łuków przyporowych. Ostrołuki są łukami poprzecznymi utrzymującymi ciężar sklepienia i przenoszącymi go na filary nośne. Łuki między czterema filarami przecinają się na krzyż i uwalniają przestrzeń. W Notre-Dame skrzyżowanie żeber wspierane jest przez łuk pośredni, dzielący sklepienie na sześć części. Powstaje sklepienie sześciodzielne, typowe dla świątyni. Wywiera ono napór pionowy na wszystkie filary centralne. Powoduje również parcie skośne, wywołujące odkształcenie boczne. Łuk przyporowy umożliwia rozkład sił i równowagę całości. Jest to łuk kamienny, opierający się na przyporze zewnętrznej budynku, aby wesprzeć wyższą część muru.
Dlatego jego część można usunąć na rzecz ogromnych witraży. Te nowe formy sztuki gotyckiej umożliwią ukazanie duchowości, którą biskup de Sully chciał nadać swojej katedrze, która stanie się wizerunkiem miasta Boga, czyli niebiańskiej Jerozolimy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. To również epoka, w której następuje rozwój nowej duchowości, w której Maryja zajmuje znaczące miejsce. Dlatego, tak jak inne katedry Francji, paryską poświęcono Matce Bożej. Au-delà de l'impression d'équilibre, mélange de puissance et de légèreté, dzięki grze prostych linii pionowych i poziomych, okręgów i kwadratów, poza równowagą między potęgą a lekkością, w fasadzie można odczytać główne przesłanie chrześcijaństwa. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W centrum znajduje się okrąg, figura idealna i nieskończona, reprezentujący niebo, wpisany w kwadrat oznaczający Ziemię. Symbolika geometryczna wyraźnie przywołuje przekaz wcielenia. Kamień węgielny pod nową katedrę położył rezydujący wówczas we Francji papież Aleksander III w 1163 roku. Budowa zaczyna się od apsydy na wschodzie, który jest symbolem zmartwychwstania celebrowanego podczas całej mszy. Od 1163 do 1250 roku następują cztery fazy budowy, w które zaangażowano wiele pokoleń majstrów. Pierwszy z nich zbudował prezbiterium i jego podwójne obejście na oryginalnym, czteropoziomowym podwyższeniu. Następnie wzniesiono trzy pierwsze przęsła nawy i nawy boczne z galeriami. Po śmierci Maurice'a de Sully w 1196 roku, jego następcy kontynuują wstępny projekt. Tak powstają dwa ostatnie przęsła nawy. Powstaje również fasada z czterema wielkimi portalami, galerią królów, wielką rozetą i dwiema wieżami. Majstrowie z przełomu XIII i XIV wieku nadają katedrze jej obecny wygląd, szczególnie przez umieszczenie na końcach transeptu dwóch olbrzymich rozet, klejnotów sztuki witraży. I tak w 1330 roku, po 170 latach budowy, katedra jest gotowa. Mimo kilku zmian wstępnych, plan biskupa de Sully został zasadniczo zrealizowany. Rezultat jest zjawiskowy. 128 metrów długości, 40 metrów szerokości i 33 metry wysokości do sklepienia. Kronikarz mógłby napisać, że katedra Notre-Dame de Paris jest cudownym poematem z kamienia, który wystarczy czytać, żeby za każdym razem odnaleźć piękno.
W złotym wieku chrześcijaństwa, jakim jest XIII stulecie na Zachodzie, podróżny wędrujący wśród uliczek odkrywa nagle imponujące portale fasady Notre-Dame. Portal południowy świętej Anny, środkowy portal sądu ostatecznego i północny portal Matki Bożej. Każdy portal otwierają drewniane skrzydła ze wspaniałymi okuciami z kutego żelaza. Niektóre elementy pochodzą z XIII wieku. Oba skrzydła są oddzielone filarem międzydrzwiowym. Nad nim znajdują się dwa nadproża, na których umieszczono tympanon ograniczony ostrołkiem. Pod nim znajdują się rzeźbione łuki koncentryczne, zwane archiwoltami. Portale opowiadają całe życie Maryi, od dzieciństwa, małżeństwa z Józefem, narodzin Jezusa, do ostatnich chwil na ziemi, wniebowzięcia i koronowania. Prawy portal świętej Anny, Matki Maryi, jest najstarszy. Zawiera elementy dawnej bazyliki świętego Stefana, jak na przykład w tympanonie ogromny obraz Matki Bożej, siedzącej w majestacie pod baldachimem, przedstawiającym Jezusa, który nas błogosławi. Nadproża przedstawiają wszystkie etapy życia Maryi. Małżeństwo z Józefem, nawiedzenie przez Archanioła Gabriela i poczęcie Syna Bożego, narodzenie Jezusa w Betlejem. Lewy portal Matki Bożej jest jednym z największych osiągnięć rzeźby francuskiej XIII wieku. Na wyższym nadprożu znajdują się dwie sceny. Zaśnięcie Matki Bożej i jej wniebowzięcie w obecności 12 apostołów, pragnących przywrócić ją do życia. W tympanonie widnieje koronacja Matki Bożej przy zmartwychwstałym Chrystusie. W archiwoltach cały dwór niebiański wychwala wstąpienie Maryi na tron w niebie, w którym dzieli chwałę ze swoim Synem. Środkowy portal poświęcony sądowi ostatecznemu również pochodzi z początku XIII wieku, ale później poddano go kilku przeróbkom. Chrystus, ukazujący swoje rany, przypomina, że przyszedł, by uratować ludzi miłością. Wokół niego dwa anioły z szacunkiem trzymają narzędzia męki, krzyż, włócznie i gwoździe, a Matka Boża i Jan Chrzciciel modlą się i wstawiają za ludzkością. Galeria Królów nie przedstawia władców Francji, jak dawniej sądzono, ale Galerię Królów Judy i dawnego Izraela, przodków Maryi i Jezusa. Ta pomyłka sprawiła, że podczas rewolucji francuskiej zostały zrzucone jako symbole despotyzmu króla.
Po różnych zmianach z biegiem lat katedra zostaje poddana znacznej przebudowie w XIX wieku. Kiedy Viollet-le-Duc zaczyna odbudowę, katedra jest w opłakanym stanie. Od XVIII wieku lekceważono średniowiecze. Duch rewolucji francuskiej i plądrowanie jeszcze to spotęgowały. Ale romantyzm, a w szczególności słynna powieść Victora Hugo Dzwonnik z Notre Dame, wydana w 1831 roku, bardzo przyczynił się do uwrażliwienia opinii publicznej na los starej katedry. Zainteresowanie było tak wielkie, że umożliwiło przedpłatę konieczną do rozpoczęcia renowacji. Mimo licznej krytyki, Viollet-le-Duc uratował zabytek. Największy wkład architekta to iglica wznosząca się nad skrzyżowaniem transeptu na 93 metry. Zastąpiła ona pierwszą iglicę z XIII wieku, którą przez lata deformował wiatr i po 500 latach została rozebrana. Pod koniec XIX wieku Viollet-le-Duc zatrudnia cieśle Belli do wzniesienia nowej iglicy. Jest zbudowana z drewna, pokryta ołowiem i waży 750 ton. Iglicy bronią miedziane posągi 12 apostołów. Zwróceni są ku Paryżowi, z wyjątkiem świętego Tomasza, patrona architektów, przypominającego Viollet-le-Duca i zwróconego w stronę iglicy, jakby ją podziwiał. Architekt zlecił odnowę Galerii Królów i upodobnił do siebie ósmy posąg. Na szczycie iglicy jako duchową ochronę umieszczono koguta z trzema relikwiami, częścią korony cierniowej Chrystusa i relikwiami świętego Denisa i świętej Genowefy, patronki Paryża. Oszklenie Notre-Dame było niezwykle bogate i zachwycało wszystkich, którzy odwiedzali katedrę. Gotyk uczynił z architektury katedr architekturę światła. Tak jak portal, witraże przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu, z życia wiernych oraz miasta. Szkło powstało z mieszanki 2/3 popiołów z buku i paproci i 1/3 piasku. Otrzymaną masę kształtuje się i wydmuchuje. Grubość szkła waha się od 3 do 6 mm. Ta nieregularność zapewnia lśnienie witrażu. Trzy ogromne rozety są klejnotami katedry. Najstarsza jest rozeta zachodnia nad organami. Pochodzi z 1220 roku i jest kwiatem naszych czasów. Medaliony wokół dziewicy z dzieciątkiem przedstawiają cnoty, grzechy, pory roku, miesiące i dni. Dzięki średnicy 9 metrów i 60 centymetrów była największą rozetą swoich czasów.
Dwie rozety transeptu powstały za panowania świętego Ludwika w latach 1360-1370. W rozecie północnej zachowano prawie wszystkie oryginalne szkła. I znowu Maryja z synem znajduje się w środku. Wokół niej stoją sędziowie, królowie, wielcy kapłani i prorocy. W sumie 80 postaci ze Starego Testamentu ogląda historię Izraela w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, symbolizowanym przez przewagę zimnych barw. W przeciwieństwie do rozety północnej, rozetę południową poddano znacznym zmianom w XVIII i XIX wieku. Powstała w 1260 roku w oparciu o symbolikę liczby 12, reprezentującą pełny świat. Stworzony świat, symbolizowany przez cyfrę 4, przenika Bóg w Trójcy Świętej. Rozeta reprezentuje czas Kościoła. Apostołowie, męczennicy, wyznawcy i dziewice otaczają Chrystusa w chwale. Blask Jezusa Nowego Przymierza podkreślono ciepłymi barwami. Razem z rozetami o średnicy 13 metrów i świetlikami umieszczonymi pod spodem, przeszklona ściana mierzy 18 metrów, co czyni z niej jedną z największych na świecie. Z wyjątkiem ogromnych rozet, wszystkie witraże zostaną zniszczone w XVIII wieku. W 1855 roku oszklenie zostanie całkowicie odnowione dzięki zabiegom Violele Duca. Jednym z jego pomysłów było przeszklenie ściany kaplicy absydalnej i kaplic otaczających prezbiterium. Z okazji 18-lecia katedry w 1964 roku mistrz witrażu Jacques Chevalier stworzył nowe proste witraże, stosując barwy podobne do barw rozet transeptu. Umieszczono je w wysokich oknach nawy. W średniowieczu prezbiteria kościołów oddzielano od reszty przestrzeni klauzurą, aby ułatwić skupienie. W Notre Dame zbudowano ją na przełomie XIII i XIV wieku. Wejście do prezbiterium było zagrodzone przez ambonę, która zasłaniała wiernym główny ołtarz, symboliczne centrum świątyni. Pierwotna ambona zniknęła, ale oddzielenie prezbiterium i reszta katedry przetrwały do końca XX wieku. Dziś prezbiterium jest otwarte, aby połączyć je z nawą, miejscem dla wiernych. Jedynie część klauzury z XIII wieku pozostała wokół prezbiterium. Mur pokryty jest w całości rzeźbami z kamienia, które razem z oryginalną amboną stanowiły prawdziwą naukę. Na północy można podziwiać sceny z życia Jezusa, od nawiedzenia do męki w Gaju Oliwnym. Na południu 9 obrazów ukazuje pojawienie się Jezusa zmartwychwstałego od dnia Wielkanocy do wniebowstąpienia. Te sceny miały cel pedagogiczny. Barwy rzeźb mogą zadziwiać, ale były popularne w średniowieczu, w którym malowano również część wewnętrznych i zewnętrznych murów kościoła.
Au cours du temps, les chapelles latérales, z biegiem lat kaplice boczne, jak te z obejścia, były coraz częściej zdobione nastawami, obrazami, posągami i złotnictwem. Prawie żadne z nich nie przetrwały. Niektóre są zdobione obrazami, które od 1630 do 1707 roku ofiarowano Maryi z okazji 1 maja, który jest jej miesiącem. Były to potężne dzieła sztuki, które tworzyli najwięksi malarze religijni epoki. W sumie powstało 76 takich obrazów. W czasie rewolucji francuskiej w 1793 roku usunięto je z katedry i tylko 12 z nich znajduje się obecnie w kaplicach bocznych nawy. Le 10 lutego 1638 roku król Ludwik XIII poświęca Królestwo Francji Matce Bożej, co przechodzi do historii jako śluby Ludwika XIII. Na pamiątkę tego aktu zażądał, żeby z okazji każdego święta wniebowzięcia, 15 sierpnia, organizowano wielką procesję po nieszporach. Obecnie są to najważniejsze obchody w katedrze, którym towarzyszy pielgrzymka po Sekwanie i które gromadzą najwięcej wiernych w całym roku. Wielka żarliwość towarzyszy figurze dziewicy z dzieciątkiem. Ponadto król Ludwik XIII postanawia przerobić sanktuarium znajdujące się w prezbiterium. Zmienność historii sprawiła, że stało się to dopiero w XVIII wieku dzięki jego synowi Ludwikowi XIV. Dwóch architektów pracujących w Wersalu zastosowało styl barokowy, co widać do dzisiaj. W centrum znajduje się Pieta, posąg Matki Bożej trzymającej na kolanach martwego syna, zdjętego z krzyża. Autorstwa rzeźbiarza Nicolas Coustou. Z prawej strony posągu stoi figura Ludwika XIII, oddającego koronę i berło Maryi. Z lewej wspaniałe przedstawienie modlącego się Ludwika XIV. Wokół nich część aniołów z brązu trzyma narzędzia męki Chrystusa, koronę cierniową, gwoździe, gąbkę nasączoną octem, trzcinę, napis INRI i włócznie. Zachowanie Maryi jest ciekawe. Wznosi do nieba oczy pełne bólu, ale również wielkiej nadziei. Z tyłu złocony krzyż chwały stworzony w 1993 roku przez Marka Couturiera nadaje wszystkiemu sens. Oznacza on zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego. Barokowy wystrój uzupełniają stalle dla kanoników, które są jednym z najwspanialszych dzieł końcówki panowania Ludwika XIV. Na wielkich rzeźbionych płytach przedstawiono życie Maryi.
Zmiany w liturgii spowodowały zmiany w prezbiterium. W 1989 roku na życzenie kardynała Jeana Marii Lustigera nowy główny ołtarz, wyrzeźbiony przez Jeana Tureta, stanął przy wejściu do prezbiterium. To dzieło współczesnej sztuki sakralnej wpisuje się w tradycję symboliczną Kościoła. Czterem ewangelistom na stronie ołtarza zwróconej do nawy towarzyszy czterech wielkich proroków na ścianach bocznych. To echo tradycyjnych obrazów z witraży, na których czterech ewangelistów stało na ramionach czterech proroków. Wszystko to stanowi wspaniałą całość, a krzyż chwały, będący szczytem wielkiej osi Kościoła, nadaje mu mistyczny kierunek, zwrócony ku wschodowi zmartwychwstania Pana. Prezbiterium jest miejscem liturgii i wielkich wydarzeń Kościoła. Wzorem świętego Marcela i jego następców obecny arcybiskup Paryża, André XXIII, nadal chrzci dorosłych w noc zmartwychwstania, wyświęca biskupów, księży i diakonów. Prezbiterium jest również miejscem wielbienia relikwii korony cierniowej i męki Chrystusa. Święty król Ludwik sprowadza koronę cierniową do Francji w 1239 roku. Od XIX wieku relikwia ta znajduje się w skarbcu katedry pod pieczą Bożogrobców, czyli zakonu rycerskiego grobu Bożego w Jerozolimie. Świętą koronę wystawia się do uwielbienia przez wiernych w pierwszy piątek miesiąca oraz piątki Wielkiego Postu. Katedra bez głosu i muzyki byłaby pustym naczyniem bez duszy. Pod koniec XII wieku całkiem nowe sklepienia ostrołkowe wzniesione w powietrzu w celu stworzenia prezbiterium sprowadziły do katedry nową muzykę. Mistrzowie i śpiewacy epoki udoskonalili śmiały styl śpiewania na wiele głosów, tak zwany styl polifoniczny, który rozsławił szkołę Notre-Dame. Od początku istnienia katedra Notre-Dame i muzyka stanowią jedność. To miejsce, w którym ludzie mogą wznosić głosy do Boga w pochwałach i błaganiach. Dlatego Kościół odnajduje się w pełni w celebrowaniu śpiewanych modlitw oraz w muzyce sakralnej, chórach i organach, które nadają mu ducha. W tym samym czasie powstają pierwsze organy katedry, skromny instrument, który łączył się z chórem. Organy są jednym z najważniejszych elementów życia liturgicznego i muzycznego katedry.
Témoin authentique de plusieurs siècles de musique et de factures d'orgue. Wielkie organy z pięcioma klawiaturami, 190 klawiszami i prawie 8 tysiącami piszczałek były świadkiem wieków muzyki i sztuki organowej i są największymi we Francji i najbardziej znanymi w świecie. Muzyka ciągle zajmuje ważne miejsce w chwale katedry. Cotygodniowe występy oraz genialne koncerty świadczą o wymaganiach i świetności obecnych mistrzów muzyki w Notre-Dame-de-Paris. Nad sklepieniami, pod dachem, znajduje się dębowy szkielet zwany lasem. Appelé familièrement la forêt. Powstał w XIII wieku z drewna 1300 dębów, czyli ponad 21 hektarów lasu. Jest jednym z najstarszych i udało mu się uniknąć większego pożaru. Notre-Dame ayant eu la chance de ne pas connaître d'incendie majeur. Gargulce katedry są znane na całym świecie. Umieszczono je na końcach rynien usuwających wodę z dachu. Dzięki wysunięciu żegaczy poza dach, wielkie masy wody deszczowej wyrzucane są daleko poza mur i go nie niszczą. Gargulce mają kształt fantastycznych zwierząt z bajek średniowiecznych. W wyniku działania czasu większość obecnych żygaczy pochodzi z okresu odbudowy w XIX wieku. Chimery, groteskowe i diaboliczne postacie mają jedynie funkcję dekoracyjną. Znajdują się na szczycie fasady. Wszystkie kąty balustrady służą za podpórkę lub grzędę tym demonom, potworom i fantastycznym ptakom. Galeria Chimer nie istniała w średniowieczu i powstała dzięki Violet de Ducowi, który zaprojektował ją w duchu średniowiecza. W czasie wielkich wydarzeń religijnych katedra rozbrzmiewa dzwonami z dwóch wież. W XIII wieku w wieży północnej było 8 dzwonów, ale w czasie rewolucji francuskiej zabrano je i przetopiono. Te, które brzmią obecnie, powstały w 1856 roku z brązu armat zdobytych pod Sewastopolem. Thank you.
Quant à la tour sud, elle abritait au XIV wieku w wieży południowej wisiały dwa wielkie dzwony. Depuis la révolution, pozostał tylko jeden. Emmanuel. Emmanuel pèse 13 waży 13 ton, a jego serce 500 kg. Il fallait autrefois do wydobycia z niego dźwięku potrzeba było 8 dzwonników. Se face pour l'actionner. Sonnant en fa dièse, dzięki dźwiękowi FIS brzmienie dzwonu uznaje się za jedno z najpiękniejszych w Europie. Notre-Dame jest nie tylko ściśle związana z Paryżem, dla którego jest centrum duchowym i religijnym, ale od zawsze upamiętnia najważniejsze wydarzenia z historii Francji. Rozpoczęcie procesu rehabilitacyjnego Joanny d'Arc, koronację Napoleona na cesarza Francuzów, czy dziękczynne Magnifikat za wyzwolenie Paryża w obecności generała de Gaulle. To właśnie katedra Notre-Dame de Paris, w całości poświęcona Maryi, którą przedstawiono tu na 40 sposobów. Przy wejściu do prezbiterium wita nas najsłynniejsza i najbardziej czczona figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z XIV wieku. Ta sama, do której od początku modlili się wierni. U jej stóp w Boże Narodzenie 1886 roku, podczas śpiewania Magnifikat w czasie nieszporów, Paul Claudel doznał nawrócenia. W jednym mgnieniu oka serce moje zostało dotknięte i uwierzyłem. C'est là. To tu, 30 maja 1980 roku, papież Jan Paweł II modlił się podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Francji. Tu, 12 września 2008 roku, papież Benedykt XVI przewodniczył nieszporom maryjnym. Również tu, co wieczór, księża i wierni uczestniczą we mszy, śpiewając hymn na cześć Maryi Dziewicy. Wersja polska na zlecenie telewizji Religia Master Groove Studio. Tekst Joanna Smolarczyk. Czytał Andrzej Leszczyński.